Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. I zmieniamy etap, okres historyczny, bo przecież działalność, także działalność geopolityczna Jana Pawła II nie skończyła się wraz z upadkiem. Z zakończeniem zimnej wojny można powiedzieć, że Jan Paweł II pozostawał jeszcze aktywnym graczem, najpierw w okresie, także graczem politycznym, najpierw w okresie tak zwanego końca historii, oznajmionego przez, potem on został odwołany przez tegoż samego Fukuyamę, ale został oznajmiony przez niego, ale także później w okresie tak zwanej czwartej wojny światowej, czwartej, bo oczywiście po pierwszej, drugiej, zimnej i teraz trwającej czwartej wojnie, jak ją nazywają neokonserwatyści. I tutaj można powiedzieć, że te sojusze utylitarne czy pragmatyczne zaczęły się zmieniać. Jan Paweł II tak naprawdę był dość wytrwałym krytykiem pewnych aspektów polityki Stanów Zjednoczonych. To dotyczyło i pierwszej wojny w Zatoce, wywołanej przez George'a Busha seniora, i późniejszej wojny w Iraku czy w Afganistanie. Ale nawet bombardowania Jugosławii. Dokładnie tak. Więc jak jak w sytuacji, w której istotny bardzo element układanki geopolitycznej, jakim był komunizm, odszedł, no nie całkowicie, bo on oczywiście jeszcze cały czas funkcjonuje, Wietnam, Chiny, czy Kuba, czy Korea Północna są tego przykładem, ale generalnie przestał być najbardziej liczącym się graczem, czy jednym z dwóch najbardziej liczących. Jak ta geopolityka Jana Pawła II zaczęła wyglądać w tym momencie? No, świat się rzeczywiście zmienił, nie tylko dlatego, że upadł komunizm, ale także dlatego, że już nie było Ronalda Reagana w polityce. Mówię o latach 90. Za chwilę stanowisko premiera Wielkiej Brytanii straciła Margaret Thatcher. Zmienił się krajobraz polityczny w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Watykan zaczął się skupiać, sam Jan Paweł II, co zresztą też widać w pontyfikacie Benedykta XVI, zaczął się skupiać na bardzo konkretnych problemach, bardzo konkretnych krajach. Dzisiaj, kiedy słyszymy o prześladowaniu chrześcijan w Indiach na przykład, to proszę zwrócić uwagę, jak silny jest głos Watykanu. Zawsze był silny, ale kiedyś nie był aż tak mocno słyszalny, prawda? Ponieważ były inne problemy, większe, ważniejsze. Był Związek Sowiecki, który rzeczywiście prześladował chrześcijan na ogromną skalę. Dzisiaj okazuje się, że w największej demokracji świata, w Indiach, są podobne problemy. Zmieniły się priorytety. Rzeczywiście trochę bardziej się skupił w tym momencie Watykan na problemach chrześcijan w różnych zakątkach świata i bardzo mocno wybrzmiewał jego głos. I to jest najważniejsze chyba. I to się nie zmieniło od lat w przypadku kolejnych konfliktów zbrojnych. Niezależnie od tego, czy wojnę można nazwać sprawiedliwą, czy nie, czy pierwsza wojna w Zatoce, czy druga wojna w Zatoce, czy bombardowanie Jugosławii były wojnami sprawiedliwymi, czy nie, Watykan zawsze miał bardzo jasne stanowisko i zawsze dążył do rozwiązań dyplomatycznych. Tutaj już wkraczamy. Właśnie z czego to wynikało? Bo to jest, na to zwraca uwagę George Weigel w takiej słynnej polemice wokół drugiej wojny w Zatoce. Między innymi była to polemika z arcybiskupem Canterbury, Rowanem Williamsem, który bronił akurat w tej sprawie postawy Jana Pawła II. Natomiast George Weigel mówił, przy ogromnym szacunku dla Ojca Świętego, mówił: od oceniania, czy wojna jest sprawiedliwa, czy nie, zawsze w całej historii Kościoła były władze. To władze państwa, czyli ludzie świeccy, czyli politycy muszą to ocenić. Papież jak gdyby nie jest tu stroną. Może wzywać do pokoju, ale nie jest stroną do oceniania, czy to jest wojna sprawiedliwa, czy nie. I nie powinien głosić takiego bezwarunkowego pacyfizmu, który wydaje się, że Stolica Apostolska w tym drugim okresie pontyfikatu Jana Pawła II zaczęła głosić. Tak naprawdę to nawet nie chodzi o to, żeby zaakceptowała wojnę, bo to jak gdyby jest dość oczywiste, że nie ma powodu. Ale też pamiętaj o tym, że to nie jest taki sam pacyfizm, który kojarzymy z manifestacji pokojowych w stolicach Europy Zachodniej. Ale mówiąc cynicznie, jako obserwator życia politycznego, gdybyśmy Watykan postrzegali tylko i wyłącznie jako państwo,
a przecież Watykan jest państwem, jest ciałem uznawanym przez organizacje międzynarodowe. Wyobraźmy sobie sytuację, w której podczas pierwszej wojny w Zatoce, podczas bombardowań Jugosławii, podczas II wojny w Zatoce, podczas inwazji Afganistanu w 2001 roku, gdyby Watykan zachował milczenie, co by się działo? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Watykan umywa ręce. Nie mówi, czy jest przeciwko tej wojnie, czy jest za tą wojną. Po prostu milczy. Wydaje mi się, że bylibyśmy świadkami podobnej nawały medialnej i podobnej fali krytyki, jaką mieliśmy kilkakrotnie w przypadku różnych wypowiedzi Benedykta XVI, już nie dotyczących wojen, ale choćby używania prezerwatyw w Afryce, czy choćby jego słynnego cytatu, w którym nawiązał do Mahometa podczas swojego przemówienia w Ratyzbonie. Watykan też funkcjonuje w pewnym otoczeniu medialnym i politycznym. Myślę, że doskonale sobie zdawał sobie sprawę papież Jan Paweł II, zdaje sobie sprawę szczególnie dzisiaj Benedykt XVI i także współpracownicy i doradcy jednego i drugiego papieża wiedzieli doskonale, że to jest też moment, po pierwsze, w którym Watykan może być słyszalny, jego głos może być ważny. Pamiętajmy, że w momencie upadku komunizmu, nawet dzisiaj, gdybyśmy przeprowadzili sondaż w kilku krajach Europy Zachodniej, pytając o osoby, postacie, polityków, którzy najbardziej przyczynili się do upadku komunizmu, Jan Paweł II byłby daleko, daleko, daleko za Michałem Gorbaczowem. Spodziewam się, że mało kto... Michał Gorbaczow nie chciał obalać komunizmu. Tak, ale spodziewam się, że mało kto ma tę świadomość w Europie Zachodniej, jak ogromną rolę na przykład w zjednoczeniu Niemiec odgrywał obok Helmuta Kohla Jan Paweł II. Mało Niemców, myślę, powiedziałoby wprost, wymieniłoby jednym tchem te dwie postacie. Więc po 1989 roku Watykan nagle zupełnie znalazł się w zupełnie innej sytuacji politycznej, prawda? Do tej pory słuchano papieża, kiedy mówił o polityce i kiedy potępiał reżim komunistyczny w Związku Sowieckim. No, co zrobić, żeby słuchano papieża dzisiaj, w roku 90, 91, 99 i tak dalej. De facto to nawoływanie papieża do rozwiązań pokojowych, do jak najdłuższego prowadzenia dyplomatycznych rokowań w przypadku takich miejsc jak Irak, Afganistan, najbardziej zapalnych miejsc na świecie, było, myślę, też taką próbą właśnie pokazania, że Watykan wciąż jest obecny w światowej polityce i wciąż jego głos jest słyszalny i powinien być respektowany. No i to jest też taki element, to jest mniej publicystyczne czy geopolityczne, ale to też wraca u komentatorów, że Jan Paweł II bardzo mocno przeżył zamach na siebie i związane z nim interpretacje tajemnic fatimskich. Są tacy publicyści, głównie religijni, ale także biografowie, którzy mówią, że tak silny sprzeciw Jana Pawła II wobec kolejnych wojen był związany z taką jego swoistą myślą apokaliptyczną, że zupełnie inaczej, ale analogicznie jak część środowisk republikańskich amerykańskich, tak zwanych syjonistów chrześcijańskich, Jan Paweł II miał takie poczucie, że konflikt na Bliskim Wschodzie, a generalnie najmocniej się pojawiał, pomijam Europę i Bałkany, to troszeczkę inny kontekst, ale że jakikolwiek, ale też mający elementy konfliktu chrześcijańsko-muzułmańskiego, bo Bośnia, ale że jakikolwiek konflikt na Bliskim Wschodzie może wyrwać się Zachodowi spod kontroli i skończyć się, nie chcę mówić o Armagedonie, bo to nie język papieża, to raczej język części środowisk fundamentalistycznych. Tak, a może się skończyć czymś poważniejszym, ale może skończyć się czymś poważniejszym, wojną, tak, niż wojna. Ale ja myślę, że dobrze, że wspomniałeś Bliski Wschód, ponieważ to jest takie miejsce, w którym bardzo wyraźnie było też widać, jak różni się polityka Watykanu, opinia Watykanu na temat tamtego konfliktu palestyńsko-izraelskiego od tego, co myślały Stany Zjednoczone, czy Izrael sam w tej sprawie. Dlatego, że abstrahując od tej pożywki dla terroryzmu, jaką jest ten region, papież zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że jednym z powodów, dla którego jest to region tak niebezpieczny, no, którym zrodził się konflikt właściwie nierozwiązywalny, był fakt, że jest tam cała masa ludzi wykluczonych. Myślę, że to wykluczenie było też bardzo istotne w polityce Watykanu i w tym, jak Watykan
widział różne konflikty, prawda? Myślę, że Jan Paweł II, Benedykt XVI zapewne także zdają sobie sprawę z tego, że to jest jeden z powodów tego konfliktu, że nie rozwiążemy go przy pomocy murów, nie rozwiążemy go wsadzając wszystkich terrorystów do więzienia, nie rozwiążemy go przy pomocy kolejnych akcji zbrojnych, tylko rozwiążemy go poprzez zakończenie epoki wykluczenia. Papież wiedział, co dzieje się w obozach dla uchodźców palestyńskich. Papież doskonale wiedział, jakie ofiary składał naród izraelski, kiedy ludzie ginęli w zamachach bombowych, w restauracjach na przykład, ale też zdawał sobie sprawę z tego, jak cierpią Palestyńczycy, rodziny Palestyńczyków, którzy uczestniczyli w tych zamachach, których domy były niszczone przez buldożery, prawda? Są dwie strony, mówię, oczywiście ja nie mam wątpliwości, po której stronie tego konfliktu ja osobiście stanąłbym, ale myślę, że papież doskonale sobie zdawał sprawę z tego, trochę inaczej widział ten konflikt, zawsze patrzył na obie strony konfliktu i zawsze szukał ofiar i cierpień po obu stronach konfliktu. I wiedział, że zakończenie tego, że konflikt musi się zakończyć poprzez wyjście z tej epoki cierpień po obu stronach. Czyli i dlatego opowiadał się trochę po stronie najsłabszych. Tak? Opowiadał się po stronie najsłabszych. Tych ludzi, którzy jedząc pizzę w restauracji nagle tracili życie, bo wybuchała im bomba przed oczami, ale także właśnie Palestyńczyków, którzy nie mieli szans na normalne życie, nie mieli szans na zdobycie normalnej pracy i normalne funkcjonowanie w państwie Izrael, wegetując w obozach dla uchodźców. Ale to znowuż można powiedzieć, że paradoksalnie ta bardzo idealistyczna polityka, tak oceniając ją na zimno, kategoriami geopolitycznymi, z punktu widzenia interesów chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest najlepsza, bo tak naprawdę najbardziej wykluczeni na Bliskim Wschodzie, bo podwójnie wykluczeni, pozostają chrześcijanie tamtejsi. Ich jest coraz mniej, no ale oni tam są, bo z jednej strony są Arabami, co ich w dużej mierze wyklucza w oczach opinii izraelskiej. Mniej lub bardziej, bo to różnie bywa, ale wyklucza. Z drugiej strony są chrześcijanami, co częściowo wyklucza ich ze społeczności palestyńskiej, żeby pozostać na poziomie Izraela, ale w Iraku za Saddama Husseina odbywało lepiej, bo chrześcijanie tam mieli nie najgorzej. Ale w tej chwili już mają gorzej. Czy w Iranie. Podwójnie to tam akurat nie ma Arabów, tylko Persowie. Ale też są ci tamtejsi chrześcijanie, bardzo starożytni, bardzo, bardzo interesujący wyznaniowo i teologicznie, ale też są podwójnie rzadko wykluczeni. Tak, ale myślę, że ja bym chciał nawiązać jeszcze do tej definicji wolności, która łączyła Margaret Thatcher, Ronald Reagana i Jana Pawła II. Myślę, że papież Jan Paweł II wiedział doskonale, że w krajach, które są krajami wolnymi pod każdym względem, gdzie panuje wolność słowa, wyznania, ale także wolność ekonomiczna. Kiedy ludziom nie zależy na tym, żeby niszczyć swojego sąsiada tylko dlatego, że jest innego wyznania, kraje, w których chrześcijanie oraz przedstawiciele innych wyznań mają tak dużo pracy, prowadzą własne biznesy i wiedzą doskonale, że ta wolność daje im tyle możliwości, że nie ma sensu i nie ma najmniejszego powodu, aby wdawać się w etniczne czy religijne spory, prowadzić wojny religijne. To są kraje, w którym chrześcijanom tak naprawdę żyje się najlepiej. I pewnie do tego chrześcijanie arabscy, czy chrześcijanie blisko wschodni, bo nie zawsze myślę, są Arabowie, tego dążą, emigrują do Stanów Zjednoczonych, gdzie sobie świetnie radzą. To jest kraj wolny. Kraj wolny jest najlepszym środowiskiem dla chrześcijan. Korea Południowa jest takim przykładem. Jest, jeśli dobrze pamiętam, 15% chrześcijan, jest kraj buddyjski. Wszędzie są kościoły, wszędzie ogromne krzyże. Nikt nikomu nie wypomina tego, że obraża to uczucia. Wielki krzyż w centrum Seulu obraża uczucia religijne buddystów czy przedstawicieli innych wyznań, czy muzułmanów, którzy także są w Korei Południowej. A jednocześnie jest to kraj kapitalistyczny, wolny, w którym każdy może robić, pracować i głosić to, co chce. I okazuje się, że w kraju o dzikim kapitalizmie
chrześcijanom żyje się całkiem dobrze. To myślę nie najgorsza prognoza dla chrześcijan na świecie. Nie mam pewności tylko, czy Jan Paweł II całkowicie by się podjął. Pewnie podpisa. Nie, całkowicie pewnie nie. Ale Ronald Reagan już pewnie Ronald tak. Reagan i Margaret Thatcher pewnie tak. Jan Paweł II podpisałby się pod wolnością i pod wolnym rynkiem, ale dorzuciłby do tego jeszcze ten element solidarności także z wykluczonymi, który zresztą jest w kapitalizmie. To jest zupełnie osobna kwestia. W prawdziwym kapitalizmie. Jest także w Korei Południowej, między innymi dzięki chrześcijanom, którzy tam co prawda są mniejszością, ale są mniejszością niezwykle obecną w życiu publicznym, na przykład politycznym, tak. Czy w życiu intelektualnym. No, tą prognozą, taką bym powiedział, pełnej wolności dla wszystkich, skończymy naszą rozmowę. Myślę, że ta rewolucja z ducha, którą zapoczątkował Jan Paweł II, ma jeszcze trochę do zrobienia. Komunizm nie padł jeszcze wszędzie. Wietnam, gdzie się burzy klasztory, jest tego Kuba. Przykładem. Kuba. Czy Chiny, które wprawdzie już są, powiedziałbym, mało komunistyczne, ale jednak realnie w takiej sferze ideowej jeszcze trochę komunistyczne też są tego, czy Korea Północna dla odmiany są tego przykładem, ale jest wiele innych miejsc, gdzie ta wolność się przyda. Ja dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Marek Magierowski. Dziękuję bardzo. Zastępca redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita. A do usłyszenia, mówi państwu Tomasz Trzytkowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.